Cześć, witajcie w nowym vlogu. Tu wracając właśnie do ostatniego odcinka rociaki na sprzedaż. Tam czekaliśmy jeszcze, nie znaliśmy wyników testów, czy ten ogierek jest homozygotyczny. Możesz go tam zoomować. Okazało się, że nie jest homozygotyczny. Potwierdziło się, że jest Tovero, bo ma jeden gen Tobiano, drugi Overo. Panel 5 ma czysty. W dzisiejszym odcinku dzisiaj opowiem Wam troszkę o moich psach. Ciągle konie, to teraz tak troszkę dla odmiany taki lajtowy odcineczek. Zapraszam. Mamy trzy psy aktualnie. Najstarszy to jest taki nasz weteran Borys. Jego matka to labradorka, ojciec owczarek niemiecki. Taka ciekawa krzyżówka. Ale on już jest bardzo schorowany, już ledwo co chodzi. Przedtem jak robiliśmy siano, to on za każdym razem co się traktorem jechało, nie odpuścił, cały czas chodził, nie żeby poczekał sobie gdzieś tam z boku, tylko cały czas zasuwał. Borys już ma 13 lat, w przeliczeniu na internecie, no w internecie przynajmniej tak jest, na ludzkie życie to jakby miał 100 lat już. Nie planowałem powiększenia naszego psiego stada, ale zmotywował mnie taki gość, lis, kurczę, który nam chyba z 30 kur no, pozagryzał. No a Borys kiedyś to zawsze pilnował i ten lis chyba nawet nie wchodził, ponieważ ten lis też czuł, że ten pies wszędzie chodzi. A teraz on tylko chodzi na ranczy i z powrotem. Tam nigdzie nie pilnuje już tak terenu jak kiedyś. Na takim forum lokalnym znaleźliśmy ogłoszenie, oddam pieska w dobre ręce i właśnie był to Rocky i też tak trafił. Jest to, jego matka to spanielka, byliśmy tam go odebrać, to pytaliśmy, czy ojca znają, ale nie znają. Pierwszy raz mamy pieska w typie myśliwskim i bardzo się zaskoczyłem właśnie jego szybkością, zwinnością. Wchodzi po drabinie, na placu zabaw normalnie się bawi z dziećmi. Wszystkie te zabawki jemu też służą. Naprawdę mega, mega zwinny piesek i taki pracowity. No jedyne co mi się, to jest taką troszkę wadą, że tak gorzej jest posłuszność na przywołanie. Rocky! Też się o wiele dalej oddala, no ale jak on tutaj zasuwa się, nie? W ogóle na 7-miesięcznego psa, no to jestem w szoku, że one są już tak zwinne. Taki owczarek niemiecki czy labrador, no to 7 miesięcy to jeszcze jest taka ciapa, taka kluska, nie? A to jest takie sprytne. No w życiu bym nie powiedział, że ma 7 miesięcy. No mądre, mądre pieski. Rocky, no chodź tu, no chodź. Gdzieś ty był. No jak Borys zazdrosny oczywiście. A do kamery to może nie będzie warczył, ale tak to za kulisami warczy na nich. Z psami to jest też taka trudna decyzja, bo to jest, no choćby ten pies jest dowodem, że ma kilkanaście lat i z tym psem musicie ciągle do pracy chodzić, tak jak ja na rancho. W sumie ja najdłużej z tymi psami jestem przez cały dzień. No i teraz jak się ma jakiegoś, że tak powiem, no nieudanego, głupiego psa, no to jest katastrofa. Najlepiej takiego psa się pozbyć. Myśmy przywieźli właśnie Borysa razem z pełną siostrą Roxy, no ale to był tak nieposłuszny, no nieudany pies, że go sprzedaliśmy. No i tam znajomi go, co kupili, też go sprzedali, także to nie, że ja coś wymyślałem. Musiał ten pies mieć coś w sobie nieudanego. Borys nie wolno, grzeczny. A z Bingo to taka historia, że zadzwonił do mnie właściciel poprzedni Borysa. Wiedział, że Borys jest w dobrych rękach i właśnie jego brat miał do oddania Australian Cattle Dog. No i mówi w dobre ręce. Mówi, że nie chcę, bo mam Rockiego teraz świeżo, nie? Kilka miesięcy. No to bym prosił, żeby właśnie kogoś, kto ma rancho albo coś, żeby te psy nie były zamykane. Ja mówię, no to ci coś zorganizuję. No i tak zorganizowałem, że został u nas, bo to było marzenie kameramen. Więc później sobie pomyślałem, no co to takie dwa małe pieski, to niech są. No i nie żałuję.
No a lisy będą miały problem, jak te podrosną. No tak wybrać któregoś poza bym nie wybrał, jakbym musiał zrezygnować z bingo albo z Rockiego, już na pewno nie. A dwa super się złożyło, że są dwa, bo Rocky był pierwszy oczywiście, ale on nie miał takiej potrzeby drugiego szczeniaka, a bingo jest normalnie smutny, jak Rocky nie przyjdzie na rancho. Potrzebuje, taką większą potrzebę ma zabawę z drugim szczeniakiem. Rocky to jest wspaniały piesek, ale jak ktoś nie miał do czynienia z psami, że na pierwszego psa bym na pewno nie polecał. Powiem tylko taką różnicę, przykładowo nauczyć go, żeby nie wchodził do domu, bo on akurat w domu śpi. No to nie ma szans, on cały czas kombinuje, nie że chce się nauczyć, że po prostu się mówimy stop, to nie. Jednak, a może gdzieś zdąży uciec, nie? A bingo, jemu się powie nie i na drugi dzień czegoś tego samego mu bronisz i on już siedzi, czeka. Na odcinku dojenie i robimy twaróg. Mamy właśnie nagrane, jak te psy wchodzą do siodarni, żeby je karmić, żeby się nie pogryzły. No i nauczyć takiego 3-miesięcznego bingo to żaden problem, bo on po prostu czeka na swoją kolejkę. A z Rockiem to nie jest takie proste. Takie mocne różnice są. No bingo tak zaskoczył nas posłuszeństwem, że no super sprawa. No i takie posłuszne psy, no to przykładowo owczarek niemiecki, ale to jest znowu, jest mało zwinny pies taki. To jest na rancho myślę o wiele bardziej przydatne, tym bardziej, że jest to pies pasterski. Tam gdzieś na jakichś YouTubach też oglądałem taki dokument o tych psach. To taki 6-miesięczny, niby tam 50 owiec umie przypilnować. I nie trzeba jakichś wielce treningów, one po prostu mają to w sobie. Wiadomo, są jakieś tam szkoły do trenowania, ale one mają po prostu to wrodzone. I właściciel rodziców, no i był właściciel bingo, tak samo mówił ci tam, konia mu zaganiamy, to też żeby bez jakiejś tam nauki po prostu przyprowadź konia, czy tam jakąś komendę wydał, no i tak patrzył z niedowierzaniem i przygonił mu tego konia, a później już to robił zawodowo. Niech drugą stroną idzie. Rocky, pomóż. Uf. Bardzo się cieszę z tego statka i najfajniejsze jest to, że każdy jest inny, że tak bardzo się różnią. Bardzo podoba mi się właśnie relacja między nimi, bo bingo mimo młodego wieku jest dość sprytna i strasznie zadziorna, jak sobie walczą. A Rocky znowu mnie zaskoczył tym, że jest taki delikatny dla niej, bo wiadomo, że ma przewagę fizyczną. Jest starszy i silniejszy. No ale ma pełna kultura. Taki szacun dla Rockiego. Borys jest naprawdę taki zasłużony piesek. No samo to, że nigdy nie mieliśmy lisa na ranczu. On jak poczuł, to ileś godzin tam szczekał. Też miał super węch. No chodź. No chodź. No chodź tu. O ty zdrajco. To wytnij. Oj, Borys, nagrało się. Borys to już taki staruszek zmierzły. I już go denerwują takie dzieciaki. No, zabawne jest to, że mamy tutaj hektar podwórka, a one się właśnie najwięcej czasu spędzają na placu zabaw. Jak takie dzieciaki.
Roki. Chodź. Chodź. No, chodź. Borys ma tylko jednego kolegę, równie spokojnego. Jak się Wam odcinek podoba, to łapka w górę, subskrybujcie i komentujcie. Myślę, że Wam się podoba, bo tak w sumie nie znam koniarza, który by nie miał psów. Każdy koniarz to też taki psiarz.